Szkolenia nie zastąpią kasy. Dlaczego to mówię? Mój znajomy prowadzi firmę, średniej wielkości firmę, dość duże instalacje robią. No i ten kolega, właściciel firmy, przejął ją, a wcześniej pracował w dość dużej, dobrze organizowanej organizacji, gdzie było dużo szkoleń, były systemy szkoleniowe, systemy rozwojowe. No i przeniósł te rozwiązania do swojej firmy. Nie działało. Ludzie nie chcieli chodzić na szkolenia, nie widzieli tego sensu, kpili z tego, co było na szkoleniach. No i. Szkolenie po szkoleniu było tak samo, aż pewnego dnia oświeciło znajomego, że tak naprawdę dopiero jak połączy kompetencje ze szkoleń, z systemem motywacyjnym, z pieniędzmi, to ludzie zaczną czuć, że szkolenie pomaga im w osiąganiu ich konkretnych celów zawodowych, a także finansowych. Dlaczego to mówię? No bo często, gęsto słyszę prośby od właścicieli firm. Słuchaj, jeszcze daj szkolenia moich, moim ludziom. Trzeba ich więcej szkolić. Oni jeszcze muszą podnieść kompetencje. Dokładnie tak jest. Każdy z nas potrzebuje się szkolić, podwyższać kompetencje, robić lepiej to, co robimy. Natomiast, dopiero po połączeniu systemu, tak zwanego harem miękkiego, czyli szkoleń, z tak zwanym harem twardym, czyli z pieniędzmi, z wynagrodzeniami, z swoimi motywacyjnymi, dopiero wtedy idziemy do przodu. Także drodzy właściciele firm i drodzy przyjaciele trenerzy, cieszę się, że uwielbiacie szkolenia, tylko pamiętajcie, dobre szkolenie. Jest jak olej, który smaruje silnik, ale silnik też trzeba zbudować.